Witam Państwa w nowym odcinku Okiem Janczewskiego, formacie, który kieruje się jedną fundamentalną zasadą. Opinia z natury rzeczy jest subiektywna, a ja swoją chcę podzielić się z Państwem. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, że Polacy patrzą na polityków jak komuniści. Dziedzictwo PRL-u, że tak się wyrażę, jest znacznie głębiej zakorzenione w Polsce niż z pozoru mogłoby się wydawać. Prowokacyjnie powiem, że nawet nasi konserwatyści są bardziej komunistycznymi lewakami niż faktycznymi konserwatystami, bo zamiast bronić pięknej polskiej tradycji feminatyw, konserwatyści, podobnie jak komuniści, zaciekle z nimi walczą. Tak samo paski na świadectwie nie są dziedzictwem II Rzeczypospolitej, a właśnie PRL-u, o czym więcej mogą się Państwo dowiedzieć z filmu pana Krzysztofa M. Maja pod tytułem Świadectwa z paskiem to spadek po PRL-u. Dla każdego coś przykrego 61. Pan Krzysztof w swoim filmie wspomina również, że cała ta tradycja, defila, ceremonii, akademii to również dziedzictwo, które pozostało nam po rosyjskiej okupacji. Czyni również ciekawą obserwację, mówiąc, że im bardziej na wschód się przesuniemy, tym więcej różnych ceremoniałów, a tym gorzej się ludziom żyje, więc owe ceremoniały mają tym ludziom dać iluzję tego, że są ważni. Ot, taka kropla szacunku w morzu pogardliwej rzeczywistości. Ciekawe spojrzenie na ten temat oferuje również program Gilotyna, który teraz zacytuję. W każdym razie w Rosji wydarzyło się to. Komandir tankistów Датаева Рима Салиховна со слезами на глазах. За танкистами воздушный парад возглавляет группа из 4 самолетов в составе летчиков подготовительной группы «Капелька», ведущей группы старший летчик-испытатель Серикова Кристина Андреевна. В параде принимает участие санитарный батальон 2-й младшей группы «Семицветики». Возглавляет санитарный батальон начальник медицинского пункта Писарева Валентина Андреевна. И снова все są в шоку. Как это возможно? Jak to jest możliwe, że... Jak to jest możliwe, jaka ta Rosja jest zdziczała? Jak to jest możliwe, że tam dzieją się takie rzeczy? To ja tylko nieśmiało zaznaczę, że w Polsce jest coś takiego jak kult żołnierzy wyklętych, który wkleja się dzieciakom do głów już w szkole podstawowej, a sprowadza się on bardzo często na przykład do tego, że dzieciaki w podstawówkach inscenizują strzały głową w potylicę. Nie na przerwach same, tylko z inspiracji dorosłych, no nie? Na oficjalnych obchodach. W kontekście wywożenia rodzin z dziećmi na bagna i do lasu zimą organizuje się konkursy plastyczne dla dzieci, żeby mogły rysować tych biednych uchodźców i tych dzielnych polskich żołnierzy i dziękować obrońcom polskich granic, podkreślając, że stoją murem za polskim mundurem. Dziękujemy za obronę polskiej granicy. Murem za polskim mundurem. I ja wiem, że bardzo łatwo teraz przychodzi nam, Polakom, upajanie się wręcz taką moralną wyższością nad tymi zdziczałymi kacapami z Rosji. Ale coś każe mi sądzić, że gdybyśmy w Polsce mieli w wiadomościach przez kilka lat propagandę na temat całego narodu i kraju, to widzą tych wiadomości byłoby bardzo łatwo usprawiedliwiać bardzo dużo złych rzeczy. Tak jak bardzo łatwo przychodziło im usprawiedliwianie tych złych rzeczy w kontekście granicy z Białorusią. I to wszystko składa się na to, że chcemy mieć takiego ojca lub matkę narodu, który będzie wręcz posągiem, przed którym będzie się można modlić. De facto podejście do Jana Pawła II niczym się nie różni od podejścia komunistów do Stalina czy Lenina. W czasach PRL-u w szkołach również panował kult Stalina czy Lenina. Organizowało się przeróżne akademie lub parady ku chwale Stalinowi i Leninowi, a w klasach, w których prowadzono zajęcia, wieszano portrety kolejnych wodzów partyjnych z PRL-u.
I tak jak w przypadku Stalina, Lenina i kolejnych wodzów partyjnych z czasów PRL-u, dziś szkoły nazywa się imieniem Jana Pawła II. I polscy konserwatyści chcą wieszać portrety Jana Pawła II w każdej szkole, nie zapominając, że ilość ulic nazywanych imieniem Jana Pawła II jest naprawdę imponująca. Otóż ludzie w Polsce nie chcą liberalnego podejścia do polityki. Oni de facto chcą kolejnego przywódcy komunistycznej partii, który ogłosi im plan 5-letni, tak jak zresztą zrobił to PiS w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ludzie chcą dalej tworzyć taką komunistyczną religię w polityce, gdzie kolejnym przywódcom buduje się pomniki i traktuje się ich jak ojców lub matki narodu, zamiast liberalnych polityków, którzy są po prostu ludzcy. Choć Polacy zachwycali się Ronaldem Reaganem właśnie z powodu tego, że potrafił rzucić żartem, mieć do siebie dystans i nie był kolejnym pomnikiem do czczenia w polityce, tylko po prostu człowiekiem, to w Polsce najchętniej wskrzesiliby Gierka lub Gomułkę, byle tylko mieć swojego ojca narodu, którego mogą czcić. PiS, który rządził Polską przez prawie dekadę, to nic innego jak Gomułka 2.0, czyli retorycznie partia idąca w nacjonalizm, a gospodarczo robiąca możliwie największy odwrót od wolnego rynku. I to na tyle spodobało się Polakom i Polkom, że przez prawie dekadę wygrywali wybory. A co więcej, byli doskonale świadomi tego, czego może dowieść choćby to wystąpienie pisowskiego premiera Morawieckiego. Jedni mają trochę takie poglądy, bardziej lewicowe, drudzy bardziej prawicowe. Wszystkich potrzebujemy, bo również w tej lewicowej, nazwijmy to, dawnej PPS-owskiej tradycji, tam rosła ta wrażliwość społeczna, jakże potrzebna dla sprawiedliwości społecznej. To Solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego, ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć. A więc ta myśl jest głęboko filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. Na czym polega antykomunizm pisowców? No właśnie nie na tym, że PRL było państwem autorytarnym, ale na tym, że przynajmniej z pozoru było to państwo aktywnie walczące z Kościołem katolickim. Na temat tego, jak faktycznie wyglądały relacje Kościoła i PRL-u, można by zrobić osobny i dość spory film, więc nie będziemy się teraz tym zajmować. W każdym razie, jeżeli chcemy realnej zmiany, to musimy być świadomi tego, jak wiele wzorców zachowań przetrwało w naszym społeczeństwie z czasów PRL-u. Jeżeli chcemy bardziej ludzkiej i empatycznej polityki, to politycy muszą być bardziej ludzcy. A przy obecnym podejściu Polaków do polityki, gdzie pragną silnego wodza partii, a także wymagają, by owy wódz był posągiem do czczenia, realna zmiana w polityce jest po prostu niemożliwa. Niestety, perspektywa na zmianę w tej sytuacji jest marna. Moje pokolenie przyzwyczaiło się już do tego komicznego patosu, w jakim przemawiają politycy. I choć w głębi ducha nas to śmieszy, to z drugiej strony panuje milcząca zgoda co do tego, że właśnie w taki sposób mają politycy do nas mówić. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, by politycy używali wulgaryzmów, bo w przeciwieństwie do konserwatystów nie uważam, żeby same słowa były wulgarne, ale ich treść. Dla mnie osobiście rażąco niekulturalne jest to, gdy Korwin nazywa Putina jego ekscelencją, bo o takim śmieciu jak Putin przyzwoici ludzie mówią wyłącznie z obrzydzeniem i pogardą. I to tyle, co miałem dla Państwa w tym tygodniu. Zapraszam Państwa w następną sobotę o 15.15 na kolejny odcinek Okiem Janczewskiego. Życzę Państwu najlepszego tygodnia. Siemandero!